Współpraca ponad podziałami w imię rozwoju Białegostoku to idea, która dzięki Państwu przybiera kształt coraz bardziej konkretny. Jest to ogromny sukces, który będziemy mogli przekuć w sukces całego miasta. Wskazywać mogą na to choćby okoliczności uchwalenia budżetu miejskiego na bieżący rok. Przypomnę, nie bez zadowolenia, iż projekt budżetu znalazł uznanie 27 radnych spośród 28 zasiadających w Białostockiej Radzie Miejskiej. Po raz kolejny należy zatem podkreślić, iż wyznaczamy w Białymstoku nowe, z całą pewnością dobre standardy pracy samorządowej. Oby więc białostocki przykład promieniował na cały kraj. Poparcie do białostockiego budżetu to nie tylko symboliczny gest. To zielone światło dla szeregu kolejnych inwestycji, które są naszemu miastu nadzwyczaj potrzebne. Stanowią one logiczną kontynuację prac, które zostały już zrealizowane. Po gruntownej rewitalizacji rynku Kościuszki i jego najbliższego otoczenia nadszedł czas, byśmy zmierzyli się z wyzwaniem dotyczącym zmiany oblicza ulicy Lipowej. Stanowi ona przedłużenie rynku i taką też funkcję powinna spełniać. Musi się zatem w pierwszym rzędzie stać miejscem spotkań mieszkańców naszego miasta, przeznaczonym do spacerów i rekreacji, dopiero zaś w drugim rzędzie ciągiem komunikacyjnym. O kierowcach oczywiście również nie możemy zapomnieć. Czeka nas realizacja jednej z najważniejszych